Powiedzmy, że mamy daną bazę A pewnej przestrzeni wektorowej V. Baza A składa się z wektorów A1, A2 i tak dalej, aż do AN. No i to wiemy. To mamy dane jako pewnik, że to jest baza pewnej ustalonej przestrzeni V. No i wiemy, że w przestrzeni wektorowej możemy mieć różne bazy. No mogę mieć jakąś inną bazę tej samej przestrzeni V. No i w tym filmie ja udowodnię, że jak mamy dwie różne bazy tej samej przestrzeni V, to one muszą mieć tyle samo elementów. Przypomnijmy, że baza to jest taki układ, który spełnia dwa warunki. Po pierwsze jest liniowo niezależny, po drugie rozpina całą przestrzeń V. Czyli każdy element przestrzeni V daje się przedstawić jako kombinacja liniowa wektorów bazy. A ponieważ one są liniowo niezależne, to przedstawienie jest jednoznaczne. No i tutaj, żeby pokazać to, najpierw pokażę takie prostsze stwierdzenie. Tutaj może podkreślę, że tutaj mamy rzeczywiście n elementów w tej bazie. Ta baza ma n elementów i one są ponumerowane po kolei od 1 do n. No więc, żeby udowodnić to główne twierdzenie, o którym mówiłem, no to najpierw udowodnimy sobie takie stwierdzenie, że dowolny układ rozpinający przestrzeń V, czyli jak wezmę sobie jakiś dowolny układ wektorów, który rozpina przestrzeń V, dowolny układ rozpinający przestrzeń V musi mieć, to zaraz udowodnimy sobie, że musi mieć co najmniej n elementów, gdzie n to jest liczba elementów bazy. Więc jeżeli mamy przestrzeń wektorową V, w której mamy daną pewną bazę, która ma n elementów, to udowodnimy, że dowolny układ wektorów rozpinający V musi mieć co najmniej n elementów, czyli co najmniej tyle elementów, ile ma ta baza, którą mamy daną. No dobrze, no to żeby to udowodnić, to zrobimy to przez zaprzeczenie, przez sprowadzenie do niedorzeczności. Czyli założymy sobie, że to jest nieprawda. Załóżmy, że ktoś przyszedł do nas i powiedział mi: hej, znalazłem taki układ wektorów B, złożony z wektorów B1, B2 i tak dalej, B3, B4 i tak dalej, aż do Bm, który rozpina tą twoją przestrzeń V, rozpina przestrzeń V i tych elementów jest mniej niż elementów w twojej bazie, czyli m jest mniejsze od n. No to ja bym się poskrobał w głowę i powiedział, no to jest raczej niemożliwe, bo to jest sprzeczne z tym twierdzeniem, o którym wiem, że jest prawdziwe, przynajmniej tak myślałem do tej pory. No ale jak ktoś przychodzi i mi pokazuje, mówi, że ma taki układ wektorów, no to ja mówię, no dobra, no to ja sprawdzę i pokażę ci, że to jest niemożliwe. Po prostu sprowadzimy to do niedorzeczności, pokażemy, że jest sprzeczność w tym stwierdzeniu. No to załóżmy teraz, że to jest prawda, że mamy układ wektorów B, który ma mniej elementów niż n i rozpina całą przestrzeń V. No i zajmijmy się tym układem. Zaczniemy od zdefiniowania sobie takiego układu wektorów. Ja go nazwę B'. B1' go nazwę. I to będzie układ złożony tak. Wezmę sobie tutaj do tych elementów od B1 do Bm, dołożę sobie wektor A1. A dalej będę miał te wektory B1, B2 i tak dalej, aż do Bm. No i co ja mogę powiedzieć o tym układzie wektorów? No, na pewno jest liniowo zależny. Skąd ja to wiem? No, jeżeli przyjmuję jako dobrą monetę i wierzę w to, że ten układ B rozpina całą przestrzeń V, no to znaczy, że każdy wektor jest kombinacją liniową, każdy wektor z przestrzeni V jest kombinacją liniową tych wektorów od B1 do Bm. W szczególności wektor A1 jest kombinacją liniową wektorów od B1 do Bm, czyli jak ten wektor jest kombinacją liniową pozostałych, to ten układ jest liniowo zależny. Czyli ten układ jest liniowo zależny. To na pewno wiemy, dlatego że wektor A1, może to sobie napiszemy teraz, może być przedstawiony jako kombinacja liniowa tych wektorów B1 do Bm. No to napiszmy tę kombinację. Powiedzmy, że to są jakieś współczynniki kombinacji liniowej C1 razy B1, dodać C2 razy B2 i tak dalej, aż do Cm razy Bm. Ten wektor A1 daje się przedstawić jako kombinacja liniowa. No i teraz zauważmy, że Niemożliwe jest, żeby wszystkie te współczynniki kombinacji liniowej były równe 0. Bo gdyby wszystkie te liczby c były równe 0, to mielibyśmy 0 po prawej stronie, czyli wektor a1 byłby równy 0. No a to by było sprzeczne z tym, że on jest elementem bazy, dlatego że wektor zerowy nie może być elementem bazy, dlatego że baza jest liniowo niezależna, stanowi układ liniowo niezależny, a układ zawierający wektor zerowy jest liniowo zależny. Czyli te wszystkie nie mogą być tak, że wszystkie współczynniki są równe 0, czyli co najmniej jeden z tych współczynników musi być różny od zera. Może być ich więcej, ale co najmniej jeden. Powiedzmy, że tym różnym od zera jest współczynnik CJ. CJ jest różny od zera. Jeżeli tak, no to ja mogę tutaj podzielić przez CJ to równanie. I wtedy tutaj gdzieś w którymś miejscu po prawej stronie zostanie mi wektor BJ, B z numerkiem J, bez żadnego współczynnika. Więc to oznacza, że mogę tutaj przegrupować, przerzucić te wszystkie pozostałe wektory na drugą stronę i mieć wyrażenie BJ równa się, no i tutaj podzieliłem przez CJ, czyli mam tak, 1 przez CJ razy A1 i minus, tak, będę miał z minusem te pozostałe, czyli będę miał odjąć C1 przez CJ razy B1, odjąć i tak dalej te pozostałe i na końcu będzie odjąć CM przez CJ razy BM, ale tutaj po drodze brakuje, tutaj taki dzióbek oznacza, że tam po drodze nie ma tego elementu z numerkiem J, bo on jest tutaj już po lewej stronie. No właśnie, tutaj tego J nie ma, tutaj jego brakuje, ale przedstawiliśmy wektor BJ, jeden z tych wektorów, jako kombinację liniową pozostałych wektorów A1 i tych pozostałych wektorów B. No właśnie, no to oznacza, skoro tak jest, że ja mogę tutaj ten wektor BJ, wektor B z numerkiem J, pominąć i nadal te pozostałe wektory będą rozpinały tę samą przestrzeń, czyli całą przestrzeń V. No bo skoro BJ jest kombinacją liniowo pozostałych wektorów, to znaczy, że on tutaj w tym układzie rozpinającym nie wnosi nic poza to, co dają te pozostałe elementy, dlatego że on już jest kombinacją liniową pozostałych. No i teraz tutaj mógłbym potem zdefiniować sobie teraz zbiór B1 już bez prima, jako właśnie taki zbiór, że będę miał tutaj A1 i potem te pozostałe wektory z pominiętym BJ, ale żeby tutaj nie pisać jakichś takich daszków znowu, że gdzieś tam po drodze brakuje wektora BJ, to ja zrobię tutaj inny trik. Powiemy sobie, że te wektory po prostu przenumerujemy i wektor BJ damy na początek, nazwiemy go pierwszym, że to będzie B1, no a za to B1 przestawimy w miejsce BJ, wektora BJ, czyli zamienimy tutaj miejscami pierwszy wektor z wektorem J, z wektorem numer J. To zawsze można zrobić, zawsze można przenumerować te wektory, czyli tutaj nie tracimy na ogólności, tutaj nie ma żadnej straty ogólności, po prostu możemy powiedzieć, że te wektory przenumerowaliśmy i teraz pomijamy wektor B1 po prostu, bo zmieniliśmy tutaj kolejność, czyli B1 pomijamy i zostawiamy te pozostałe B2, B3 i tak dalej aż do BM. I zamiast sobie pisać, że gdzieś po drodze brakuje tego, to po prostu mówimy, że przestawiliśmy go na początek, a te pozostałe ponumerowaliśmy od 2 do M, po prostu zamieniliśmy B1 z BJ. No i teraz co wiemy o tym układzie B1? No ten układ B1, tak jak już powiedziałem, rozpina całą przestrzeń V, dlatego że usuwając ten wektor BJ niczego nie straciliśmy. No dobrze, no to co robimy dalej? Dalej definiujemy sobie układ wektorów B2' w taki sposób, że bierzemy tutaj najpierw wektor A1, potem wektor A2, a potem wektory B. Od 2 do M. B2, czyli po prostu do tego układu B1 dokładamy jeszcze wektor A2, aż do BM. No i znowu, ponieważ dodaliśmy tutaj jeden wektor do układu, który rozpinał całą przestrzeń V, no to wiemy, że ten układ jest liniowo zależny, bo ten wektor A2 można przedstawić jako kombinację liniową pozostałych. Napiszę to. A2 jest kombinacją liniową pozostałych wektorów. Powiedzmy, że te współczynniki niech się nazywają D, powiedzmy D1 razy A1, dodać D2 razy B2 i tak dalej, dodać DM razy BM. No i teraz tak, zauważmy, że niemożliwa jest taka sytuacja, że wszystkie te współczynniki od D2 do DM byłyby równe 0. Bo gdyby te wszystkie współczynniki od drugiego do m-tego były równe 0, to znaczyłoby, że A2 jest po prostu proporcjonalny do A1. Byłby wielokrotnością A1, a to jest niemożliwe, dlatego że wektory A2 i A1 należą do bazy, czyli do układu niwo niezależnego, czyli nie może być tak, że jeden jest proporcjonalny do drugiego. Czyli znowu jest tak, że tutaj gdzieś spośród tych współczynników co najmniej jeden współczynnik musi być różny od 0. Powiedzmy, że on ma numer k. D z numerkiem k musi być różny od 0. No dobrze, jeżeli D z numerkiem k jest różny od 0, no to czujesz, co tu trzeba zrobić. Trzeba podzielić, tak jak poprzednio podzieliliśmy, trzeba podzielić to równanie przez D z numerkiem k. Wtedy będę miał wyrażenie, będę mógł wyrazić wektor B z numerkiem k jako kombinację liniową pozostałych. Będę miał to 1 przez dk, może napiszę to w nawiasie. I tutaj będę miał wektor A2, odjąć D1 razy A1, odjąć D1 razy A1, odjąć D2 razy B2, odjąć i tak dalej. Tutaj będą wszystkie te wektorki. Znowu tutaj będzie brakowało elementu z numerkiem k, bo on jest po lewej stronie. No ale znowu to oznacza, że wektor B z numerkiem k przedstawiłem jako kombinację liniową pozostałych wektorów. Czyli mogę ten wektor tutaj znowu pominąć, zdefiniować sobie układ B2 złożony z wektorów A1, A2 i dalej mamy wektory B. No właśnie, ale tutaj znowu zrobimy taki numer z przenumerowaniem. Czyli powiedzmy, że teraz wektor B2 to zamienił miejscami z wektorem B z numerkiem k, czyli zamiast B2 będzie BK, a zamiast BK będzie B2. I wtedy pominę wektor B2 tutaj. Tak jak poprzednio przenumeruję, czyli tutaj zacznę od wektora B3. Będę miał potem B4 i tak dalej, aż do BM. I po tym przenumerowaniu po prostu pomijam dwa pierwsze wektory. Tutaj pominam B1, tutaj pomijam B2. No i co mogę powiedzieć o tym układzie wektorów B2? No dokładnie tak samo jak poprzednio. Wiemy, że B2 rozpina całą przestrzeń V, dlatego że usunięcie tego wektora B2 tutaj spowodowało, że niczego nie straciliśmy, bo B2, który się wcześniej nazwał BK, jest kombinacją liniową pozostałych wektorów. No i zabawa toczy się dalej. No co robimy dalej? Dalej bierzemy... Definiujemy sobie B' z numerkiem 3. Jak się łatwo domyślić, tutaj weźmiemy sobie wektory A1, A2 i dołożymy tutaj wektor A3. B3 aż do Bm, czyli do tych wektorów ze zbioru B2 dołożyliśmy jeszcze A3. No i znowu, ten układ wektorów jest liniowo zależny. Jest liniowo zależny. Dlatego, że A3 jest kombinacją liniową pozostałych, no to znowu sobie to napiszemy. Napiszemy sobie, że A3 jest kombinacją liniową pozostałych. Tutaj weźmiemy sobie jakieś współczynniki. D już było, E może być, tak? E1 razy A1. Dodać E2 razy A2. I tak dalej. Czyli E3 razy B3 i tak dalej, dojedziemy do EM razy BM. No i teraz znowu patrzymy na te współczynniki. Tutaj spośród tych współczynników przy tych wektorach B nie może być tak, że one wszystkie będą równe 0, bo gdyby wszystkie były równe 0, to by oznaczało, że A3 jest kombinacją liniową wektorów A1 i A2. A tak nie może być, dlatego że te wektory są liniowo niezależne, czyli A3 nie może być kombinacją liniową tych pierwszych dwóch, czyli co najmniej jeden spośród tych współczynników przy wektorach B musi być różny od 0. Powiedzmy, że to będzie współczynnik jakiś z numerkiem EI. EI będzie różny od 0. Czyli znowu, tak samo jak już dwa razy robiłem coś takiego, mogę przedstawić ten wektor z numerkiem i tym razem, czyli bi, jako kombinację liniową pozostałych, po prostu dzieląc obie strony tego równania przez współczynnik ei, który jest różny od zera, i przestawiając wszystko oprócz bi na drugą stronę, czyli na tę stronę, co było a3, czyli a3 będzie z plusem, a pozostałe będą z minusem, będzie minus e1 razy a1, będzie minus e2 razy a2 i tak dalej. Wszystkie będą z minusami pozostałe, czyli tutaj muszę uzupełnić e1, tutaj e2, odjąć e3 razy b3 i tak dalej, aż do em razy bm. Przy czym tutaj brakuje wektorka z numerkiem i oczywiście. No więc znowu jest taka sytuacja, że ten wektor bi jest kombinacją liniową pozostałych, czyli mogę bez straty usunąć go z tego zbioru generującego i te pozostałe wektory bez tego wektora nadal będą generowały całą przestrzeń V. Dokładnie ten sam argument działa co w poprzednie dwa razy, czyli powiem sobie, że zdefiniuję układ B3 złożony z wektorów A1, A2, A3 i teraz znowu przenumeruję tutaj tak jak poprzednio przenumerowywałem, czyli powiem, że wektor BI wstawiam na miejsce wektora B3, a wektor B3 wstawiam na miejsce wektora BI, czyli zamieniam BI i B3 miejscami i wtedy tutaj zamiast pomijać wektor bi, to po prostu pominę wektor b3, czyli tutaj będę miał dalej b4 aż do bm. Taki mam układ wektorów. No i wiem, że on znowu rozpina v na podstawie tego samego argumentu. No i widzimy, że mogę tutaj powtarzać tę procedurę. Za każdym razem dokładać jeden wektor z tej bazy a zamiast niego usuwać któryś z tych wektorów z bazy b. No i zawsze ten sam argument będzie działał, który tutaj przedstawiałem. Zawsze będzie tak, że ten nowy wektor A nie może być kombinacją liniową tych wcześniejszych wektorów A, czyli któryś ze współczynników kombinacji liniowej tutaj przy wektorach B musi być różny od zera, a dołożenie dodatkowego wektora spowoduje, że ten układ wektorów będzie liniowo zależny, więc zawsze będę mógł tutaj podzielić i jeden z tych wektorów B usunąć. No i jak to zrobię m razy, no to dostanę, że zbiór B z numerkiem m będzie się składał już tylko z samych wektorów a, no bo jak będę tak dokładał wektory a usuwał wektory b, no to dojadę do końca, że w końcu wszystkie wektory b zastąpię wektorami a. Czyli będę miał taki układ wektorów a2 aż do a z numerkiem m. Zawsze jeden dokładam, jeden wyrzucam. No i ponieważ ten argument tutaj zawsze działa, będziemy cały czas pilnowali, tak jak do tej pory cały czas pilnowaliśmy, żeby ten układ wektorów rozpinał przestrzeń v. Czyli on rozpina całą przestrzeń V. No dobrze, ale przypomnijmy sobie, że nasza baza złożona z wektorów od A1 do AN to była baza. Czyli tutaj mieliśmy A1, A2, potem było AM, bo M jest mniejsze niż N i dalej mamy AM plus 1 i tak dalej, aż do AN. To jest baza. To jest na mocy założenia naszego, ten zbiór to jest baza przestrzeni V. Ma więcej elementów. Co najmniej jeden wektor to jest. No nie wiem, ile tych wektorów tu jest więcej niż tu. Wiemy, że m jest mniejsze niż n. Może na przykład tylko jeden tu jest dodatkowy. No ale ponieważ nie wiem, no to tak napisałem. Może się okazać, że tu jest tylko jeden dodatkowy, może dwa, może trzy, nie wiadomo. No ale jeżeli tak jest, że to jest baza, a ten układ rozpina przestrzeń V, no to tutaj już widzimy, że jest jakiś zgrzyt. Musimy wskazać, gdzie tu jest sprzeczność. No właśnie. Sprzeczność jest z tym, że powiedzmy, że weźmy ten ostatni wektor. Ponieważ wiemy, że n jest większe niż m, no to na pewno tutaj co najmniej jeden jest nadmiarowy. No i teraz, jeżeli ten układ BM rozpina przestrzeń V, to by oznaczało, że wektor AN byłby kombinacją, napiszmy, jest kombinacją liniową. Tych wektorów od A1 do AM. No bo skoro te wektory rozpinają przestrzeń V, to znaczy, że ten wektor jest ich kombinacją liniową, tych wektorów tutaj. Czy tych wektorów tutaj, tak? To są te same wektory. No ale to jest sprzeczne z liniową niezależnością tej bazy. Wiemy, że baza to jest układ wektorów liniowo-niezależnych, więc nie może być tak, że jeden z tych wektorów, ten AN, jest kombinacją liniową jakichś innych wektorów. Czyli tutaj dostajemy sprzeczność. Z czym? Z liniową niezależnością wektorów bazy. Z liniową niezależnością tej bazy A. No więc to oznacza, że musimy się cofnąć do samego początku. Tutaj mieliśmy ciąg logiczny, ciąg konsekwencji, że kolejne fakty wynikały z poprzednich, czyli wracamy do tego, że to założenie, od którego zaczęliśmy, że układ wektorów B rozpinał przestrzeń V, to założenie musiało być fałszywe, bo doprowadziło nas do fałszywego wniosku. Czyli to założenie tutaj, to musi być fałszywe. No właśnie. Czyli widzimy, że B nie może rozpinać przestrzeni V. Nie może. Czyli nie może być układ rozpinający, który ma mniej elementów niż liczba elementów bazy. No dobrze, no to to udowodniłem i teraz jak z tego wynika to stwierdzenie, od którego zacząłem, powiedziałem, że udowodnię, czyli że każda baza ma tyle samo elementów. Zobaczmy. Powiedzmy, że mamy jakąś bazę X. Powiedzmy, że X to jest baza przestrzeni V. No i mamy jakąś inną bazę Y. Y to jest jakaś inna baza przestrzeni V. Ponieważ X jest bazą, to X jest również układem rozpinającym. No to z tego wynika, że liczba elementów X musi być większa lub równa liczbie elementów bazy Y. No bo skoro Y jest bazą, a X jest zbiorem rozpinającym, to znaczy, że liczba elementów X musi być co najmniej taka, jak liczba elementów Y. No dobrze, ale w drugą stronę też mamy nierówność, dlatego że jeżeli ja teraz powiem, że Y to jest pewien układ rozpinający przestrzeń V, no to liczba elementów Y musi być co najmniej taka, czyli większa lub równa, liczbie elementów bazy X. Czyli tutaj mówimy, że ponieważ X jest bazą, a Y jest układem rozpinającym, to liczba elementów Y musi być większa, co najmniej taka, większa lub równa, niż liczba elementów X. A tutaj było na odwrót, ponieważ mówiliśmy, że Y był bazą, a X układem rozpinającym, no to X musi mieć co najmniej tyle elementów, co Y. No ale jedyny sposób, żeby obie te nierówności były spełnione równocześnie, jest taki, że liczba elementów X jest taka sama, jak liczba elementów Y. Czyli obie te bazy muszą mieć tyle samo elementów. No i ten argument się stosuje do dowolnej pary baz, czyli dowolne dwie bazy mają tyle samo elementów, czyli po prostu każda baza przestrzeni V, taki jest wniosek, każda baza przestrzeni V ma tyle samo elementów. Wszystkie bazy mają tyle samo elementów. No, a jeżeli jest tak, to możemy zdefiniować liczbę elementów bazy, jakoś nazwać, bo to jest coś ustalonego dla każdej przestrzeni wektorowej. Liczba elementów jej bazy. Każda baza ma tyle samo elementów. No i to się nazywa wymiarem. Wymiar przestrzeni się w ten sposób definiuje. Mówimy, że wymiar przestrzeni V to jest dokładnie to samo, co liczba elementów bazy. Wszystko jedno której bazy, bo wszystkie bazy mają tyle samo elementów, jak udowodniliśmy. Liczba elementów bazy. Więc to jest dobra definicja wymiaru. Dlatego, że każda baza ma tyle samo elementów, więc możemy powiedzieć, że liczba elementów bazy to jest wymiar przestrzeni V. I właśnie poprawność tej definicji udowodniliśmy w tym filmie, pokazując, że każda baza ma tyle samo elementów, a pokazaliśmy to pokazując, że jak mamy układ rozpinający i bazę, to liczba elementów układu rozpinającego jest co najmniej taka, jak liczba elementów bazy.